Piotr Zieliński w wyjazdowym spotkaniu z Belgią zanotował już swój 70. występ w reprezentacji Polski. Od jego debiutu w narodowych barwach minęło już 9 lat. Wielu kibiców nie uważa go jednak za mocny punkt drużyny. Spróbujmy przyjrzeć się temu zagadnieniu i odpowiedzieć na pytanie, czy krytycy Ziela faktycznie mają rację, czy też Polak w naszym kraju jest odrobinę niedoceniany. Witam Was bardzo serdecznie, Futbol bez cenzury. Dziękuję z całego serca wszystkim nowym osobom, które dołączyły do naszej społeczności od ostatniego filmu, a nowe zachęcam do kliknięcia czerwonego przycisku. Brakuje niecałych 400 nowych osób, żebyśmy przekroczyli próg 90 tysięcy, a potem już, mam nadzieję, ostatnia prosta. Przechodzimy do meritum. A korzystając z linku, który znajduje się w opisie, zgarniacie darmowe doładowanie o wartości 60 zł na stronie Betfan. Podstawowym zarzutem wobec zawodnika, który ma być odpowiedzialny za kreowanie gry, jest brak liczb, bramek czy też asyst. Zwłaszcza w meczach o stawkę i patrząc na suche liczby, to trudno się z tym nie zgodzić. Zieliński strzelił dla kadry 9 bramek i zanotował 12 asyst. Na pierwszy rzut oka nie są to liczby złe, ale zawodnik Napoli rozegrał już przecież w narodowych barwach 72 spotkania. Bramkę lub asystę notuje średnio co 242 minuty, a więc mniej więcej co trzeci mecz. 4 ze swoich goli zdobył w meczach towarzyskich, a 2 traktowano z przymrużeniem oka w rozgrywkach Ligi Narodów. W spotkaniach o punkty natomiast zanotował większość ze swoich asyst, aż 10. Niestety w rubryce asyst, a także bramek Zielińskiego na wielkich turniejach widnieje liczba 0. Oczywiście można tłumaczyć, że zdobywanie bramek nie jest jego głównym zadaniem boiskowym, w przeciwieństwie do notowania asyst wynikających z prowadzenia gry. Ale jednak w Serie A przekonuje, że to również potrafi. W ostatnich 7 latach ligowych trafiał średnio ponad 5 razy na sezon. Wydaje się więc, że w klubie ustabilizował swoją formę i stał się ważnym punktem zespołu. Warto jednak zauważyć, że zadania taktyczne Zielińskiego w klubie i reprezentacji różnią się od siebie, a w drużynie narodowej często gra nieco głębiej niż w Napoli i ma mniej swobody w ofensywie. Choć jak sam piłkarz mówi, klasyczna dziesiątka nie jest jego ulubioną pozycją, a najlepiej czuje się na pozycji gracza z numerem 8. Do umiejętności czysto piłkarskich Ziela trudno się przyczepić, myślę, że wszyscy jesteśmy co do tego zgodni. Piłkarz jest znakomicie wyszkolony technicznie, a także w bardzo dobry sposób operuje obiema nogami. Najczęściej wskazywanym powodem słabszej postawy Zielińskiego w meczach kadry jest natomiast jego mentalność. Zdaniem kibiców nie radzi sobie z presją społeczną, która wymaga od niego, że weźmie na barki niemal cały ciężar gry naszej reprezentacji. Czytając regularne pochwały spływające z mediów po każdym udanym meczu w Napoli, kibice oczekują, że Zieliński w pojedynkę albo chociaż z pomocą lewego będzie rozmontowywał defensywne szyki przeciwników i wygrywał mecze. Problemem dla tego zawodnika w kadrze jest to samo, co w przypadku Roberta Lewandowskiego – brak odpowiednich partnerów. Zwłaszcza w sytuacji, gdy przeciwnicy odcinają od podań kapitana reprezentacji. W klubie mógł w ostatnim czasie rozgrywać piłkę m.in. z Insigne, Driesem Mertensem czy też Victorem Osimhenem, a wcześniej także z Gonzalo Higuaínem. W środku pola może lub mógł wcześniej liczyć na wsparcie takich zawodników jak Fabian Ruiz, Jorginho, Alan i Marek Hamzik. Trudno oczekiwać, że tak samo zagra, mając u boku Grzegorza Krychowiaka lub Jacka Góralskiego. Dlatego nie można wymagać od Zielińskiego, że w pełni przełoży formę z klubu na reprezentację. Z pewnością jednak od zawodnika tej klasy możemy oczekiwać, że mimo mankamentów współgraczy znajdzie jakiś sposób, by wykorzystywać swoje atuty częściej. Pomocnika Napoli można jednak uznać za cichego bohatera eliminacji do Mundialu w Rosji. Nie strzelił wprawdzie żadnej bramki, ale jego liczby i tak imponują. Po nieco niemrawym początku eliminacji w 6 spotkaniach rozegranych w 2017 roku zanotował 6 asyst, w tym 2 przeciwko Rumunii. Wówczas przekonać się mogliśmy, w jakim stylu taktycznym Zieliński czuje się najlepiej. Wówczas reprezentacja Polski grała głównie atakiem pozycyjnym, a nie typowym dla siebie systemem polegającym na defensywie i kontrataku. Zieliński najlepiej gra wtedy, gdy jego zespół kontroluje piłkę.
Dlatego właśnie przy takiej taktyce w eliminacjach do mundialu w Rosji był jednym z kluczowych zawodników kadry. Może być więc dla niego problemem gra w defensywnym stylu, jaki preferuje Czesław Michniewicz. Choć początki po zmianie szkoleniowca nie są w wykonaniu Zielińskiego złe, sam selekcjoner chwalił piłkarza po meczu z Walią słowami. Zagrał fantastyczny mecz. Był zawsze pod grą, chciałbym go takiego widzieć za każdym razem. Natomiast po nieudanym pierwszym w tym roku meczu towarzyskim starciu ze Szkocją, sam Michniewicz bronił Zielińskiego, argumentując, że zabrakło mu wsparcia drużyny. Piotrek czuje się najlepiej z piłką przy nodze, kiedy może rozgrywać i kreować sytuacje. My nie stworzyliśmy mu takich warunków do gry, więc myślę, że tutaj widziałbym problem w zupełnie innym miejscu. Swoją cegiełkę w nadmiernych oczekiwaniach kibiców wobec Zielińskiego dokładają również media. Nie od dziś wiadomo, że większość z nich nie potrafi zdobyć się na wyważoną i merytoryczną ocenę umiejętności i potencjału polskich piłkarzy i sportowców w ogóle. Każdy Polak, który pokaże się z dobrej strony, kreowany jest na przyszłą gwiazdę światowego futbolu lub w przypadku innych dyscyplin pewnego kandydata do olimpijskich laurów. Po każdym udanym występie Ziela porównywany jest do największej gwiazdy w historii Napoli, Diego Maradony. To samo czynią również włoskie media. Z tą różnicą, że na Półwyspie Apenińskim dziennikarze popadają w skrajności. Raz robią z piłkarza Boga, a raz nieudacznika. Nasze krajowe media nieudane mecze Zielińskiego raczej dyskretnie przemilczają. Za to z lubością rozpisują się przy każdym okienku transferowym o możliwym przejściu do Bayernu, Liverpoolu czy Barcelony. Wróciłem z Włoch do Ząbkowi Śląskiej, do rodziny, jeden dzień tam spędziłem i później przyjechałem na kadrę, tak? Nie było mnie ani w Liverpoolu, ani gdzie indziej. Natłok takich niesprawdzonych informacji odbija się rykoszetem na zawodników w krytyce i szyderstwach fanów po każdym gorszym występie. Co oczywiście powoduje też powrót do dyskusji o nieradzeniu sobie Zielińskiego z presją. Stereotyp o psychice Ziela przedostał się już również do mediów. Podpisany jedynie inicjałami JH redaktor portalu Infosport napisał niedawno w kontekście pogłosek o transferze Polaka do Bayernu. Nie widzimy Ziela w Monachium, nawet nie pod kątem sportowym, a mentalnym. Zresztą z problemami tej natury Zieliński w topowym futbolu raczej nie znajdzie sobie miejsca, bo niby jaka liga z top 5 w Europie nie wymaga odporności psychicznej? A skoro 27-latek nie daje rady w Napoli, trudno oczekiwać, by wyluzował w Bayernie. Kibice często nie dostrzegają natomiast wielu cennych elementów gry Ziela, które przeciętnemu obserwatorowi reprezentacji mogą po prostu umknąć. Zwykle zwracają oni uwagę na gole bądź zagrania, które bezpośrednio do nich prowadzą. I jakby nie ma co się dziwić, taka jest naturalna kolej rzeczy. Jednak nie widzą tego, że Zieliński w odpowiednim momencie potrafi przyspieszyć lub rozciągnąć akcję, czy też umiejętnym ustawieniem lub tak zwaną małą grą zyskać teren w ataku. Pomocnik Napoli był jednym z tych, którzy na Euro 2020 nie zawiedli. Szukał niestandardowych rozwiązań, dążył do kombinacyjnej gry. Do tego jednak trzeba mieć odpowiednich partnerów. Harował też w środku pola, biegając najwięcej z całej drużyny. Wreszcie też w meczu przeciwko Szwecji potrafił brać ciężar gry na siebie. Jego dobrą postawę w tamtym meczu przyćmił jednak występ Roberta Lewandowskiego. W turnieju wreszcie nie poddał się presji i przejął rolę lidera. Wobec braku udanego występu całej kadry zostało to jednak szybko zapomniane. Czasami czytam, że Piotrkowi nie zależy, że się nie angażuje, że przechodzi obok meczu. Zaangażowanie to nie tylko robienie wślizgów. On nie jest typem takiego walczaka. Mecze oglądam głównie pod niego, więc widzę, jak biega od lewej do prawej i nie dostaje piłki. Robi nawrotkę, znowu biegnie, znowu nie dostaje. Czasami jest sfrustrowany po meczach kadry, bo narobi kilometrów, a na koniec nic z tego nie wychodzi. Żeby pokazał swoją jakość, musi utrzymywać się przy piłce, musi dostawać podania. Ojciec piłkarza Napoli wskazał również na jeszcze jeden problem. Gdy Zieliński gra w kadrze na pozycji dziesiątki, to rzadziej jest przy piłce niż wówczas, gdy gra głębiej. Powodem tego jest widywana bardzo często taktyka gry pod hasłem długa piłka do Lewandowskiego, w której futbolówka zwykle przelatuje nad głową Ziela, chyba że sam się po nią cofnie na własną połowę. O Zielińskim w samych superlatywach wypowiadają się też koledzy z boiska.
Chwalił go m.in. Łukasz Piszczek, który również zwrócił uwagę na problemy wynikające z innego ustawienia w kadrze względem Napoli i rotacje taktyczne. Znam Piotrka bardzo dobrze i wiem, że jest to bardzo dobry piłkarz. Jedni wolą widzieć to, co robi on dobrze, inni szukają na siłę złych rzeczy. Na pewno jednak Piotrek robi więcej dobrego niż złego. Piotrek grał na jednej pozycji całe eliminacje u trenera Nawałki i każdy widział, jaką dawał nam jakość. Robert Lewandowski wskazuje natomiast, że Zieliński poprawił się także w sferze mentalnej. Nie lubię oceniać kolegów, muszę jednak powiedzieć o tym, jak bardzo dojrzał w minionych miesiącach Piotr Zieliński. Widać po nim głód tego, żeby mieć więcej goli i asyst. Wreszcie uwolnił swój potencjał. Zrobił wielki progres. To się czuje grając z nim. Zauważyłem ważną rzecz. Im bardziej Piotrek poza boiskiem otwiera się na innych, tym łatwiej potem mu się z innymi gra. Kiedyś był zamknięty prywatnie i w trakcie meczów czegoś mu brakowało. Teraz to się zmieniło. Wszyscy lepiej rozumiemy jego zagrania. Mnie bardzo pomaga, że lepiej poznałem Piotrka. Potrafię dzięki temu przewidzieć jego zagranie czy ruchy na boisku. Piotrek Zieliński jest oczywiście piłkarzem o tak zwanej niepolskiej, czyli bardzo dobrej technice. Dysponuje umiejętnościami, które rzadko oglądamy wśród reprezentantów Polski. Być może zbyt rzadko pokazuje to w kadrze, by być bardziej szanowanym przez polskich kibiców. Tymczasem wpisuje się w tak często spotykany nie tylko w sporcie schemat Polaka cenionego bardziej za granicą niż w ojczyźnie. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie miał on okazję, by regularnie prezentować w kadrze pełen wachlarz swoich zagrań. Wówczas nawet jego najwięksi krytycy dostrzegą, jak wiele potrafi. A jakie jest wasze zdanie odnośnie Piotra Zielińskiego w reprezentacji Polski, a także w Napoli? Podzielcie się nim koniecznie w komentarzach, a nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się i do usłyszenia.